Kolejny projekt uchwały Komisji Infrastruktury Komunalnej w sprawie wniosku do prezydenta Marka Kakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy Piątej Pomorza do realizacji w latach 2013-2015. Bardzo proszę. A czy się jako... Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych pod nazwą przebudowa ulicy Olimpijskiej do Mejki, czyli Kącik Beniowskiego w Krakowie, przebudowa ulicy Szymanowskiego w Krakowie zgodnie z poniższym zestawieniem. Tutaj tak, przebudowa ulicy Domejki w Krakowie. Cel zadania realizacji inwestycji polegającej na przebudowie infrastruktury podziemnej i nawierzchni ulicy Domejki. I jest to podzielone na lata 2013, w roku 2013 kwota 383 500 zł i 2014 417 tysięcy złotych. To się dotyczy ulicy Domejki. Kolejna to przebudowa ulicy Beniowskiego. Lata 2016 kwota 0 zł. Rok 2017 400 tysięcy złotych, rok 2018 500 tysięcy złotych. Przebudowa ulicy Szymanowskiego, lata 2013 2000 złotych, 2014 256 963 złotych, 2015 673 943 złotych, 2016 również 673 963 złotych, 2017 273 960 zł, 2018 173 960 zł, 2019 500 000 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych dzielnicy Piątej Pomorza realizowanych w cyklu wieloletnim w perspektywie lat 2013-2019. Dziękuję bardzo. Chciałem Państwa poinformować, że jeszcze wpłynęła poprawka Pana Edwarda w sprawie przesunięć w tym projekcie Komisji Infrastruktury polegająca na tym, że w paragrafie pierwszym jest napisane pod nazwą remont ulic Olimpijskiej do Mejki Ćwierkącik Beniowskiego oraz ulicy Szymanowskiego i w tabelce przebudowa ulicy Beniowskiego rok 2016 jest zamieniony na rok 2017. 2017 jest zamieniony na rok 2018, a rok 2018 na rok 2019. Natomiast w tabelce dotyczącej przebudowy ulicy Szymanowskiego w rubryce 2017 roku, jeśli chodzi o kwotę finansowania, zamiast obecnie zaproponowanych 273 940, nowa kwota to jest 673 940. W roku 2018 w fazie inwestycji zmiana z kontynuacji na zakończenie przebudowy ulicy Szymanowskiego, natomiast w kwocie źródło finansowania zamiast kwoty 173 940 kwota 273 940 i wykreślenie 2019. Tak. Przesunięcia. Nastąpiły przesunięcia dotyczące wykonania tych zadań. Czy po jednej o przesunięcie. Czy jeszcze jakieś poprawki? Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Siedmiu do sześciu to jest rekord. Dzięki. Tak. To jest w ogóle nierealne. No nie, nie, bo technicznie jest w ogóle źle rozmawiać z inspektorem, ze Safitu. Ale bardzo proszę, po kolei. Maksymalny. Kto się zgłasza do głosu?
Bardzo proszę, Paweł. Właśnie rozmawialiśmy na temat tego niedawno przy Sienkiewicza i powiedział pan inspektor nadzoru z KIT-u, że to jest po prostu termin nierealny. Taka inwestycja powinna być już robiona maksymalnie na 2 lata. Maksymalnie, a najlepiej w 1 roku zrobić, pod warunkiem wszakże, że będzie się miało środki. Tu trzeba 2,5 miliona. Takie jest na moje zdanie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja w dalszym ciągu chciałbym podtrzymać swoje zdanie, że realizowanie takiej inwestycji przez Radzieńcę to jest, mówiąc kolektywnie, strzał w kolano dla nas i jest to całkowicie nierealne. Ja jestem przeciwko podjęciu takiej nierealnej uchwały. To jest myślenie życzeniowe, ale i tak wszyscy dobrze wiemy, że dzielnica nie jest w stanie podjąć się takiego zadania, także nie rozumiem, po co taką uchwałę w ogóle mamy podejmować. No ale ja tutaj widzę, że ten projekt uchwały jest komisji przewodniczący. Ale w komisji panuje demokrację. Bardzo proszę pana Radnego. Ja mam takie pytanie, bo ja wiem, że wymknęło, ale już tutaj gdzieś na komisji wnioskowego to, żeby to jednak miasto chyba wykonało. Tak, ten właśnie na to jest tylko realne dla miasta. Znaczy, to jest tylko właśnie realne dla miasta. Ja bardzo proszę pana. Ja na komisji, tutaj nie wiem, w ten sposób była. Mieliśmy spotkanie z komisją, na komisji z panią z Zimicją, tak? I ona mówiła w ten sposób, zróbmy taką uchwałę, powiedzmy mało realną, a może prezydent coś da. Tylko ja mam takie pytanie, czy jej łatwo jest w ten sposób mówić, bo to nie ta pani się ośmiesza, tylko my. To jest pytanie, czy my z tym się ośmieszać. Ale dlaczego ośmieszasz się? No bo to jest nierealne. Ona zna realia, jakie są i ona nam podpowiedziała, żeby tak spróbować, że ona z nich coś przeforsuje i że coś uzyskamy. Proponowałeś, żeby wystąpić do prezydenta o przyznanie większej kwoty, powiedzmy jednorazowo, a w następnych latach mniejszej. Zobaczymy, jak będzie. Bardzo proszę, panie radny. Znaczy, na chwilę obecną może się wydawać to nierealne, natomiast jeśli będzie to wpisane w dokumentach programowych i finansowych miasta, zawsze jest dużo większa szansa, że zostaną jakieś środki w mieście poprzetargowe, bo zawsze jest dużo oszczędności po przetargach, bo wiadomo jak są wyliczane niektóre inwestycje. Będzie też nowy okres programowania środków unijnych i może się okazać, że później nagle z tych 7 lat Szymanowskiego tak będzie zrobione w 3 lata. A jak nie będzie wpisane w ogóle nigdzie, no to wtedy inna dzielnica dostanie pieniądze, które gdzieś się zwolnią. Jak rozpoczną, to będą musieli skończyć. Tak. I wtedy jest inne w ogóle podłoże do rozmowy o kolejne pieniądze. Dziękuję bardzo. Pani radna Matu? Nie, ja już. Nie? Tak? Nie wiem, o co się. Proszę państwa, ja też chciałbym powiedzieć o jak była też jakby jakie było uzasadnienie wtedy, kiedy na spotkaniach przewodniczących z dyrekcją i wiceprezydentami właśnie co do takiego dłuższego planowania i co do wpisywania zadań w budżet w postaci właśnie tych wieloletnich prognozy finansowych, wieloletniego planu inwestycyjnego. Właśnie w ten sposób, że wtedy, kiedy dane zadanie znajduje się w takiej wieloletniej prognozie, wtedy ono się staje jakby częścią budżetu miasta Krakowa, co jest widoczne no właśnie w tym budżecie. I wtedy dofinansowanie danego zadania jest zadaniem, jest sprawą prostszą. Po prostu wtedy widać, no trudno robić coś 7 czy 9 lat, jeżeli operując tymi wielkimi liczbami, tymi wielkimi środkami, jakie są dysponowane w trakcie ustalania budżetu, no właśnie wtedy można to znacząco przyspieszyć. Czy to się uda, czy nie, to pokaże czas. Niemniej jednak jakby oddanie na wieczne zapomnienie, to też nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście ja się tutaj zgadzam, że tak patrząc na to zupełnie literalnie, no to
bo to my się troszeczkę porywamy na motywie pokaz słońce, ale liczymy na to, że z tej motyki zrobi się jakaś większa rakieta i to będzie już idealne. Bardzo proszę. Możemy zrobić coś takiego, że oczywiście przyjmiemy tą, znaczy to już zależy, czy przejdzie poprawka, mi się ona podoba, ale powiedzmy, że przyjmiemy tą uchwałę, a potem ewentualnie, gdyby się okazało, że te negocjacje z prezydentem do niczego nie prowadzą, no to możemy wtedy uchylić naszą uchwałę. Tak, jeżeli to rzeczywiście pokaże się nierealne, jakie to tutaj słowa też dzisiaj padały, także no to jest takie troszeczkę rozpoznanie poprzez walkę, ale jednak myślę, że trzeba je podjąć. Jeśli nie damy Radzie Miasta żadnego materiału takiego wstępnego, to po prostu nic w dzielnicy się nie będzie działo. Tak jak to ma miejsce właściwie teraz, tak. Bo tylko to, co tam wyremontujemy naszymi skromnymi środkami, to jest tyle. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania poprawki pana Edwarda Tarczałowicza. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 4 głosach wstrzymujących i 16 głosów za uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Polityki.